Każdy człowiek jest niepowtarzalny, a jednocześnie taki sam, jak wszyscy inni ludzie. Niepowtarzalność jest zewnętrzna. Można ją, rzecz jasna, dostrzec, ale w każdym człowieku istnieje coś wewnątrz, co należy wyłącznie do niego. Możemy to nazwać duszą albo duchem, albo nie musimy nazwać, tylko zostawić. To fragment orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru 2024 roku. To jedno z moich ulubionych świąt, Dzień Teatru. W tym roku wypadł w środę. U nas na scenie Bóg Mordu, ale świętowaliśmy kilka dni, bo chwilę wcześniej Ifigenia ze Splot, był też spektakl dla dzieci. No, teatralnie dużo się działo w Miejskim Domu Kultury. I tradycyjnie w tym momencie gorąco, serdecznie ściskamy wszystkich ludzi teatru, od tych najmniejszych, najmłodszych, którzy tutaj biegają po Miejskim Domu Kultury w Radomsku, po aktorów wybitnych, którzy często goszczą w naszej placówce. A ja zdradzę Państwu tajemnicę, bo nasz dyrektor jest aktorem z wykształcenia. Dziękuję za życzenia, Pani Jolu. Proszę bardzo. Michał Wasiluk, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy w wyjątkowym programie Kultura ma głos. W ogóle jesteśmy w takim świątecznym nastroju, bo dzisiaj czwartek, Wielki Czwartek. Dla mnie to jest bardzo wyjątkowy czas, bo dla mnie cała ta obrzędowość wielkanocna, związana i z Wielkim Czwartkiem, i z Wielkim Piątkiem, Wielka Sobota, no oczywiście niedziela, ma w sobie coś tak niezwykle mistycznego, tak potężnego, że to są takie dni w kalendarzu, których nie sposób porównać z żadnymi innymi. Mhm. Tak, to Triduum Paschalne, czyli trzy dni. Triduum Paschalne jest największym wydarzeniem w roku liturgicznym katolików. Rozpoczyna się, tak jak wspomniałaś, mszą Wieczerzy Pańskiej Wielki Czwartek, a kończy w sobotę wieczorem rozpoczęciem liturgii Niedzieli Wielkanocnej. A jeżeli Wielkanoc, to oczywiście czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta wielkanocne obfitują w tradycje oraz różne zwyczaje ludowe, prawda, Pani Jolu? Tak, no oczywiście śmigus dyngus, ale pamiętam, jak to się lało tą wodę. Teraz już chyba trochę jest inaczej. No zobaczymy, jak będzie w tym roku, ale wcześniej oczywiście podróż do kościoła z święconką, a wcześniej przygotowanie tej święconki. A to jeszcze było wielkie rodzinne wydarzenie. Tak, a jeszcze wcześniej Niedziela Palmowa i palmy, i też palmy, które święcone są w kościele. A później nie można było się doczekać do tego śniadania świątecznego. A jeżeli śniadanie wielkanocne, to biały barszcz, żurek, biała kiełbasa, pasztet, pieczone mięsa na domowe wędliny i tak dalej, no i oczywiście jajka. Tak, to prawda. Panie dyrektorze, w majonezie czy faszerowane? W majonezie. No to u mnie faszerowane, zdecydowanie królują. Ach. No i oczywiście śmigus dyngus, to poniedziałek, już o tym wspominaliśmy. Najważniejsze, no kto się pierwszy obudzi. Tak. Prawda? W poniedziałek. Kto się pierwszy z domowników obudzi, no ten wygrywa. A w niedzielę rezurekcja. Tak, piękne. Piękna tradycja i piękne wspólne rodzinne święta. Długo czekamy na te święta, trwają przygotowania, ale jeżeli już są, to jesteśmy szczęśliwi. Otwieramy okno, a za oknem wiosna. Oczywiście wiosna. No, życie jest piękne, Pani Jolu. Tak, święta świętami, obudzimy się we wtorek i we wtorek podążymy do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, bo po świętach u nas bardzo dużo się dzieje. Tak patrzę w kalendarz i żebyście Państwo nas nie zapomnieli przez święta. Tak, oczywiście, tym bardziej, że kalendarz naprawdę też obfituje w liczne wydarzenia artystyczne. Przede wszystkim wernisaż wystawy Ewy Margas-Cyganek. Mówię przede wszystkim, bo pani Ewa jest naszą instruktorką i ona uczy młodych adeptów sztuki plastycznej, a tym razem pokaże, co też sama tworzy. Nie możemy doczekać się na tą wystawę. To będzie 5 kwietnia o godzinie 18. No i oczywiście koncerty, spotkania, nasze grupy artystyczne cały czas działają i kino Pasja, do którego zapraszamy serdecznie. A w sobotę eliminacje OKR-u. Święta Międzynarodowego Dnia Teatru mamy już poza sobą. Recytatorzy, koniec świętowania. Czekamy na Was. Przychodźcie do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Ale zapraszamy również wszystkich Państwa, bo przecież ten konkurs jest otwarty. Każdy może przyjść i przez chwilę, no dłuższą chwilę, posłuchać poezji.
Ale ja jeszcze zdradzę, czym my żyjemy teraz tak na dobre w pracy, bo drodzy Państwo, od 23 do 24 kwietnia jesteśmy gospodarzem Forum Instytucji Kultury Województwa Łódzkiego. Nie możemy się doczekać. Miło nam będzie gościć nasze koleżanki i naszych kolegów z placówek kulturalnych Województwa Łódzkiego. Przypomnijmy, 23 i 24 w Radomsku, albo inaczej, w tych dniach Radomsko będzie stolicą kultury województwa łódzkiego. Pięknie. Powróćmy do świątecznego nastroju, bo kończąc dzisiejszy program, chcemy Państwu złożyć życzenia. Niech budzące się życie napełnia nas optymizmem. A wiara w zmartwychwstanie dodaje siły w pokonywaniu wszelkich trudności. Spokojnych, rodzinnych, radosnych, zdrowych świąt wielkanocnych życzą dyrektor i pracownicy Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Wesołego Alleluja! Thank you.
Thank you.